Dzień dobry, nazywam się Sławomir Jasek, jestem konsultantem bezpieczeństwa. W przeszłości zajmowałem się również programowaniem urządzeń embedded, a także jestem z wykształcenia automatykiem i robotykiem, więc naturalnie zainteresowałem się również bezpieczeństwem urządzeń Internet of Things. Będziemy mówić, co to jest mniej więcej, na kilku przykładach. Skupię się na technologii Bluetooth Smart i pokażę, dlaczego uważam, że ta technologia jest, ma największy wpływ w tej chwili na kształtowanie Internet of Things. Trochę opowiem o beaconach, które są jednym z takich przykładów zastosowania tej technologii. No i skupiły się na konkursie hakerskim, który polegał na tym, że trzeba ukraść samochód. Mam nadzieję, że wspólnie nam się uda to zrobić, więc liczę tutaj na pomoc. Okej, okay, to z Internet of Things. Weźmy sobie na przykład taką żarówkę. Celem tej żarówki jest wyeliminowanie pstryczków, włączników światła. Że wszystko można, prawda, sterować z komórki. Kto by chciał mieć takie w domu? Tak? No super, no ja też właśnie chciałem mieć. I sobie zrobiłem, w końcu jestem automatykiem, nie? To sobie wymyśliłem, kurczę, zrobię instalację inteligentną, a ponieważ te przyciski są takie drogie, że droższe od tableta nawet, to przecież wstawię tablety, nie? Na ścianę. I po 2 latach wygląda to mniej więcej tak w moim domu. I moja żona, która nie ma smartfona, nie jest z tego zadowolona. Zwłaszcza, że muszę się łączyć VPN-em, żeby jej włączyć światło do domu. A poza tym jakoś tak strasznie niewygodnie mi się tego używało, w końcu postanowiłem to zmierzyć. Więc nawet jak się ma PIN 4 jedynki, trzeba znaleźć ten telefon, uruchomić go, prawda, włączyć tą aplikację. Tak, to jest moja aplikacja właśnie, sam sobie zrobiłem. Musi się uruchomić, trzeba włączyć odpowiednie piętro, wybieramy kuchnię, włączamy, musi to wysłać do serwera. Dobra, włączyło się światło. Dokładnie 26 razy dłużej niż włączenie pstryczka. Policzyłem to specjalnie. Natomiast po tym, jak kupiłem jeszcze taką inteligentną wtyczkę, dzięki której moja żona nie może włączyć lampki, to nie zgodziła się, żebym kupił inteligentny czajnik za 1000 zł, którego też nie będzie mogła włączyć. Natomiast no, są również inne urządzenia, na przykład taki sprytny kosz, który przypomni, że trzeba zamówić, zresztą sam zamówi nowe worki. Powie, że trzeba wynieść ten koszt, niestety sam się nie wyniesie. Okazja jedynie $250, a worki 19. Natomiast mnóstwo osób to kupiło. Podobnie jak zresztą na przykład ten bidon, który powie, że trzeba pić wodę, jakby ktoś zapomniał, będzie się świecił na niebiesko. Albo taki kubek, który automatycznie powie, co jest wlane do środka i zmierzy kalorie nawet. Także no, ten kubek dostał $3,5 miliona, to nie ma żartów. Albo są chipy, które się wkłada do zwierząt, na przykład krowa, jak go połknie, to może sprawdzić, jak idzie przeżuwanie. Są chipy, które można na przykład do zęba włożyć, tylko ten akurat ma problem z baterią, a pomysł był taki, żeby sprawdzić, czy klient przestrzega dietę odpowiednio na podstawie akcelerometru, przepraszam. Są chipy, które można na głowę położyć, w różne inne miejsca. Tych chipów jest, no... Zasadniczo trzeba po prostu wymyślić, do czego włożyć chipa i zrobić taką kampanię crowdfundingową, żeby wygrać, nie? A nawet jak się tego nie umie, to tak są firmy, które pomogą to zrobić za darmo w zamian za dane użytkowników, które im dostarczymy do chmury. Generalnie ekonomia startupu jest czasami dosyć brutalna. Cartman to doskonale przedstawił w tym odcinku South Parku, który polecam. Natomiast no, niestety coraz więcej tych urządzeń, albo stety, coraz więcej tych urządzeń będzie dookoła nas i będą one miały wpływ również na bezpieczeństwo. Na przykład to jest taki coś w rodzaju takiego keychaina, który trzyma wszystkie nasze hasła. Jak go przyłożymy do laptopa albo do telefonu, no to się automatycznie zalogujemy. No, ten akurat został ufundowany. Albo zamek sprytny, który się automatycznie tworzy, jak się zbliżymy do domu. Ten akurat miał problem w upgrade'cie iOS, nie można było wejść do domu. Ale są też urządzenia, które prawda, są wykorzystywane na przykład do biometrii, do zalogowania się w bankowości. Jest mnóstwo urządzeń używanych w medycynie, w przemyśle i tak dalej. Generalnie taki najbardziej popularny scenariusz użycia takich urządzeń to jest taki, że jest sobie jakiś hub, do tego huba są połączone urządzenia, no i przez ten hub łączą się do clouda,
czyli mamy hub, to jest ten telefon albo jakiś router na przykład. A no jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego wszystkiego, no to mniej więcej dosyć dobrze wiemy, co się dzieje tutaj w chmurze, jakie są tam problemy, jakie są na łączu, jakie są problemy w mobilnych, jakie są problemy w routerach. No, może troszkę inne są ryzyka związane z Internet of Things, bo inne dane tam latają i inne mogą być skutki włamania. Natomiast o technicznych aspektach tych akurat fragmentów nie będę dzisiaj mówił, a skupię się na tym, co się dzieje tutaj. A tutaj się dzieje przede wszystkim Bluetooth Smart, który jest taką najbardziej popularną technologią w tej chwili, która tak bardzo intensywnie wchodzi w tej dziedzinie. I jeżeli ktoś wie cokolwiek o Bluetoothie trzecim, to w zasadzie te dwie technologie mają tylko nazwę wspólną. To jest zupełnie co innego. Od samego zera są wymyślone cały protokół razem z radiówką, po to, żeby to było low energy. Będzie coraz więcej takich urządzeń, ponieważ jest bardzo łatwo je wdrożyć. Kupuje się gotowe komponenty, które po prostu się wkłada. Będzie bardzo dużo beaconów. Tak zwany physical web, czyli każde urządzenie będzie mogło nadawać URL-a, który będzie widoczny w komórce. Jest Bluetooth Mesh, który jeszcze nie wyszła specyfikacja, a już wszyscy robią te urządzenia. Jest web Bluetooth, to jest bardzo ciekawe, bo przeglądarka będzie miała dostęp przez API do urządzeń, które są w okolicy, na przykład telefonu. Jak spojrzałem na tą specyfikację, to tak jakoś nie za bardzo ktoś pomyślał o bezpieczeństwie na razie, a już jest powoli wdrażana. Jest IPv6 over Bluetooth Smart, który polega na tym, że wszystkie urządzenia końcowe będą miały adresy IPv6 i będą mogły się ze sobą kontaktować przez chmurę bezpośrednio każdy z każdym, albo jakoś tak, albo przez chmurę, albo przez routery, tak po prostu. Więc ryzyko ataku na nie się zwiększy wtedy oczywiście. Jeśli popatrzymy na specyfikację, to się upewnimy, że tutaj twórcy zapewnili nam duży poziom bezpieczeństwa, bo jest szyfrowanie z FIPS-em, prawda, 128-bitowy AES, bezpieczeństwo na wielu poziomach, ochrona przed man in the middle, pasywnym podsłuchem, śledzeniem i tak dalej. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od beaconów. Beacony to są takie małe urządzonka, to jest takie coś, o, tej wielkości, takie coś z dużą baterijką. I one rozgłaszają jakiś sygnał, który może być albo identyfikatorem, takim unikalnym, że wiadomo, że to jest ten konkretny beacon i to jest tak zwany Apple iBeacon. Natomiast ostatnio weszła nowa specyfikacja, która się nazywa Google Eddystone. To jest nowy protokół, nowy typ beacona, wszedł tam 3 miesiące temu, ale już oczywiście wszyscy je produkują. I on może rozgłaszać również URL-e, które będą widoczne w aplikacji mobilnej na przykład. A może też rozgłaszać jakieś inne dane, oprócz samych identyfikatorów. No i beacony używa się w tej chwili głównie do takich zastosowań typu jakieś dodatkowe informacje w jakimś miejscu, jakaś nawigacja, bo ze względu na to, że możemy bardzo precyzyjnie ustalić, w którym miejscu jesteśmy wewnątrz budynku, no to na tej podstawie aplikacja mobilna może podjąć jakąś decyzję, coś pokazać dodatkowo i tak dalej, ale są coraz większe zakusy na używanie tego w jakichś zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, na przykład w inteligentnym budynku albo w jakichś rozwiązaniach antykradzieżowych. No i jeśli chodzi o ryzyko związane z takimi beaconami, no to zależy de facto od tego, jak są interpretowane te sygnały. I na przykład dla sprzedawcy może być ryzykiem to, że sygnał beaconu zostanie przez kogoś odczytany innego i wyświetli się oferta konkurencji. A dla mnie większym ryzykiem jest to, że jakaś aplikacja podejmie jakąś decyzję na podstawie sygnału z beaconu, na przykład da mi jakieś punkty albo coś, a ja będę w stanie ten sygnał zaemulować albo oszukać sam fakt zbliżenia się do tego. No jest też ryzyko tego, że ktoś mógłby wziąć, przekonfigurować moje beacony i zrobić na przykład tak, żeby rozgłaszały URL-e spamowe na przykład. No i jeśli chodzi o sygnał, który beacony rozgłaszają, to on jest generalnie widoczny publicznie i można go zobaczyć, nie wiem, na darmowej aplikacji na przykład.
Można też zobaczyć beacony na mapie, nie trzeba się fizycznie zbliżać do danego miejsca. A potem można taki beacon zaemulować sobie, czyli po prostu zrobić identyczne urządzenie, które zgłasza dokładnie ten sam sygnał. I można to zrobić albo właśnie za pomocą darmowej aplikacji na iOS-a, albo w Linuxie. I za pomocą takiej prostej komendy. Z tym, że ta komenda wcale nie jest skomplikowana, tylko tak wygląda, bo de facto wystarczy przeczytać bardzo fajną specyfikację Bluetootha, że na stronie 816 mamy dokładnie co wpisać tutaj w tej komendzie, żeby to zadziałało. Więc de facto wpisujemy tak naprawdę co ma być rozgłaszane, czyli informacje o tym konkretnym beaconie. No i na tej podstawie aplikacja mobilna, jak zobaczy takiego beacona, coś może zrobić. No i widziałem taką aplikację, która na tej podstawie przyznawała punkty, więc mogłem sobie zaemulować tego beacona i dostawać punkty, ale jeszcze prościej można było po prostu przechwycić to żądanie HTTP, które szło od tej aplikacji do serwera po tym, jak zobaczyła beacona i go sobie powtórzyć. Więc trzeba zdawać sobie sprawę z tego ryzyka, że beacon może być zaemulowany. Natomiast jeśli chodzi o ryzyko użycia, ryzyko takiego ataku, no w przypadku na przykład muzeum, gdzie mamy dodatkowe informacje o obrazie, to ciężko mi sobie wyobrazić jakąś sensowność tego ataku, że co na przykład wsiądę sobie tutaj i będę nadawał jakiś inny sygnał i pokażę komuś inny obraz. Ale de facto nikt nie używa tej aplikacji na przykład tutaj, no to zupełnie bez sensu. Natomiast jest coraz więcej zastosowań, w których twórcy beaconów przekonują, że warto ich użyć na przykład do nawigacji. No i jestem przekonany, że gdyby zobaczyli ten projekt, który polega na tym, że przypina się elektrody do człowieka i automatycznie steruje mięśniami po prostu w odpowiednią stronę, więc można go tam skierować w prawo albo w lewo. I jestem przekonany, że rozmawiałem dosyć sporo z twórcami beaconów i oni cały czas szukają nowych rozwiązań, nowych zastosowań do tych beaconów. Jestem przekonany, że gdyby zobaczyli coś takiego, to by myśleli, że to w takim razie zrobimy sterowanie tłumem na podstawie beaconów. Natomiast ja, jakbym sobie coś takiego wyobraził, to w moim głowie się rysuje taki rysunek ataku. Taki obraz mniej więcej taki. Ja jestem przekonany, że w tym momencie beaconowcy nie zgodziliby się ze mną, powiedzieliby, ale przecież my mamy szyfrowane beacony. One wysyłają ten sygnał w sposób losowy. Te identyfikatory nie są stałe, tylko losowe, można je zaemulować. Nie da się ich tak łatwo zaemulować. Natomiast wstępnie patrząc na to, jak działają te szyfrowane beacony, na przykład u jednego producenta, już zauważyłem, że są w nich duże słabości, bo na przykład mają tylko 12 powtarzających się identyfikatorów, więc niestety, ale nadal bym tej technologii nie ufał do takich zastosowań bardziej, że tak powiem, poważnych. I kolejna sprawa to jest konfiguracja beaconów, czyli możliwość zmiany ich ustawień i tak dalej, trzeba się do nich zbliżyć. Na początku to było możliwe u jednego producenta wyłącznie. Po prostu wystarczyło mieć aplikację deweloperską, którą się zainstalowało u siebie, no i nie było żadnego uwierzytelnienia. Każdy beacon można było zrekonfigurować, nawet cudzy. Ktoś to zauważył i stwierdził, że no może trzeba by było wprowadzić jakąś kontrolę dostępu. A więc wprowadzili kontrolę dostępu, że trzeba się zalogować do chmury. W tej chmurze, prawda, mamy informację, które beacony są moje i tylko te mogę rekonfigurować. Ale okazało się, że niestety, ale to ograniczenie było tylko w GUI, a nic nie zmieniło się w samym protokole uwierzytelnienia do tych beaconów, a więc można je było ominąć po prostu to ograniczenie. Po czym wprowadzili kolejne zabezpieczenie, które wyglądało tak, po rozpakowaniu i zdekompilowaniu SDK, to jest wspólne SDK do wszystkich. Kto mi powie, co tu jest? A, dokładnie, stały klucz. I to był stały klucz, który jest taki sam dla wszystkich urządzeń. Więc można było dowolnie je sobie skonfigurować cudze. Po czym wreszcie wprowadzili uwierzytelnienie w chmurze, jak należy.
że każdy beacon miał swoje własne hasło, ale okazało się, że to jest strasznie kłopotliwe, żeby jeździć, rekonfigurować te beacony w różne lokalizacje, więc powstał nowy feature, czyli jak użytkownik końcowy zbliży się do tego beacona z tą aplikacją, która tam z niego korzysta, to my za pomocą tego użytkownika końcowego możemy tego beacona zrekonfigurować. Ja tak przynajmniej rozumiem ten feature i jego opis. Mam nadzieję, że przemyśleli bezpieczeństwo tego i przemyśleli to, że użytkownik ma de facto kontrolę nad swoją komórką i może przechwycić cały ten proces. Natomiast no, to bym chętnie wyjaśnił jeszcze, bo w SDK się jeszcze nie pojawiło, na razie się pojawiło w obietnicach, jak to ma działać. Natomiast jeśli chodzi o ryzyka ataku tutaj, no to w zasadzie, no nie wiem, no można by było wymyślić sobie jakiś wandalizm na przykład, albo wszystkie beacony w okolicy bym zrekonfigurował, żeby jakiś malware rozsiewały w urlach. Ograniczeniem tego ataku jest to, że trzeba się zbliżyć fizycznie do beaconu, ale gdyby na przykład, powiedzmy, jeden producent beaconów zdominował cały świat, wszystkie beacony by były identyczne i tak samo łatwo można je było zrekonfigurować, no to wyobrażam sobie na przykład aplikację mobilną, która po prostu rekonfiguruje wszystko w okolicy po to, żeby rozsiewać malware. Okej, to przejdźmy do samochodu, który też działał trochę jak iBeacon, stąd o tych beaconach. To startup, nie pierwszy i nie ostatni, który wymyślił otwieranie samochodu za pomocą komórki. Czyli jak się zbliżymy do samochodu, to on się automatycznie otworzy właśnie na podstawie tej zbliżeniowości iBeacona. No i wykonali kawał dobrej roboty, jak to zwykle startupy w szybkim tempie i wykorzystując siły społeczne. Wszechmiar zasługuje na uznanie. Charakteryzują ją bowiem te cechy, które są szczególnie ważne z punktu widzenia oczekujących nas zadań. A więc nowoczesność projektu. Właśnie, bardzo nowoczesny ten projekt. Wysokie tempo. Tempo też było szybkie. I dobra organizacja robót. Dobre współdziałanie wszystkich przedsiębiorstw. Ofiarność załóg i racjonalne wykorzystanie sił społecznych. Tak, te siły społeczne też były wykorzystane w taki sposób, że postanowili ten samochód zapromować, jako zrobić taki konkurs hakerski. Wygląda tak. Hello, my name is Matt from Things and I'm... Nazywam się Matt, Internet of Things. Ten samochód jest chroniony. Możesz dowiedzieć się więcej na naszej stronie. Tutaj jest budka. Tam będzie smartfon ze specjalną wersją aplikacji. I aplikacja co 10 minut otwiera i zamyka ten samochód. W środku znajduje się kluczyk. Waszym zadaniem jest włamanie się do tego samochodu bez interwencji fizycznej. Jeżeli możecie się dostać, zwyciężyć te zabezpieczenia, to samochód będzie was. Jeżeli jesteście poza Polską, dalej możecie uczestniczyć, ale wtedy wygracie 2000 zamiast samochodu, jeżeli jesteście poza Polską. Good luck. Okay. A ktoś... ...are available on .io. Jeżeli mogę. Tak? Okay. Okay. Twórcy popełnili jeden błąd, ponieważ zastosowali zamki magnetyczne, przez co można nawet z małym magnesem neodymowym otworzyć taki samochód. No, bardzo ciekawy. Natomiast nas interesuje w tej chwili Bluetooth. Oj tam. Ale to, no tak, ciekawe, owszem. Czyli widzę, że ktoś próbował jednak się zainteresować tym konkursem, coś złamać i tak dalej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że... Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! To co? No. Rozumiem, że pomożecie, tak? Okej, okay. To jakie macie pomysły na złamanie tego samochodu? Jak już ktoś się zastanawiał, tu kolega bardzo sprytnie wymyślił, ale to, powiedzmy, troszkę poza konkursem.
Słucham? Jamming sygnału. Bardzo dobry pomysł. Jamming sygnału. Ale opowiem za chwilę, dlaczego nie zadziała. Okej. Okay. Jakieś inne pomysły? Jeszcze raz. Czyli komórkę, tak? No, jest to jakieś wyzwanie. Można spróbować zhakować komórkę, ale nie wiem jak za bardzo. No, próbowałem, no. Nie uda. Replay atak. Tak, można by było spróbować. Najpierw by trzeba było podsłuchać, co tam idzie, tak? A później spróbować to powtórzyć. Okej. Okay. Nie zadziała? Zaraz wytłumaczę dlaczego. Okej, okay. Jakieś inne pomysły? Jakiś DDoS. No, tylko wtedy samochód chyba nie ruszy. Ja może mam pomysł? Skoro nie wolno fizycznie dotykać samochodu, może tego pana w budce można obić i zabrać Nie, smartfon. Próbowałem. Wiesz co, pan w budce był bardzo taki konkretny i nie za bardzo. Nie mógł dotykać nawet tego telefonu, bo próbowałem go socjotechnicznie, wiesz? A tak piwem na przykład? Nie, to chyba jest poza konkursem. Okej. Okay. Jedna z takich rzeczy, które są dosyć oczywiste, znaczy oczywiste, jak ktoś się interesuje kradnięciem samochodów, to tak od 5 lat mniej więcej jest taki research, że można taki sygnał wziąć i powtórzyć. Znaczy powiedzmy, że jak jest auto unlock, to de facto ta ofiara nie zbliży się do samochodu, tylko zbliży się do jakiegoś intruza, który będzie emulował samochód w ten sposób, że przeniesie po prostu ten sygnał do jakiegoś drugiego kolegi, który stoi, że tak powiem, przy samochodzie. No i że wtedy otworzy ten samochód. To są znane ataki na te zbliżeniowe sygnały, które klucze, które otwierają samochód. No, generalnie służy to głównie do tego, żeby otworzyć ten samochód i ukraść z niego rzeczy. W sposób taki niezauważalny. Samochodu nie da się odpalić, bo ma tam jakieś ograniczenia zapłonu. No w tym wypadku trzeba by się było zbliżyć do tej ofiary. Dokładnie w tym momencie, żeby to zadziałało. No, akurat w tym konkursie to nie wyjdzie, bo jest blokada zapłonu. Poza tym to jest bardziej atak taki rzeczywisty niż w tym konkursie, bo w tym konkursie akurat samo się otwiera i zamyka, więc ten atak akurat nie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o podsłuch, no można podsłuchać Bluetooth. Na warstwie radiowej to wygląda tak, że są 39 kanałów, z tego 3 są rozgłoszeniowe, i to się zaczyna transmisja na którymś z nich, a później sobie skacze z określoną częstotliwością na tych kanałach. Więc można to podsłuchać na przykład na warstwie radiowej za pomocą takich darmowych, znaczy open source'owych urządzeń. Trzeba kupić 3, żeby obstawić wszystkie 3 kanały startowe. No i tam mamy pakiety Wiresharku na wyjściu, nie? Albo można kupić taki, jak ktoś ma taki analizator ruchu bardzo drogi, który kosztuje parędziesiąt tysięcy dolarów i całe pasmo ładnie skanuje, wypluwa też jakieś pakiety. Natomiast jest istotna informacja techniczna, którą dedykuję kolegom, którzy wiem, że z takim analizatorem z jednej firmy się tam wybrali. Jak de facto działa szyfrowanie w Bluetoothie? To jest tak, że szyfrowanie działa transparentnie. Przy pierwszym połączeniu się po prostu urządzenia ze sobą jakoś parują, po to, żeby ustalić klucz długoterminowy. No i to jest albo za pomocą Just Works, który po prostu działa, bo PIN to są same zera, albo się wpisuje PIN, albo jakoś out of band przekazuje, a później te połączenia idą tym kluczem długoterminowym, jest to szyfrowane ASM i tak dalej, więc de facto można zaatakować to parowanie. Jeżeli uda nam się podsłuchać parowanie dwóch urządzeń, to pierwsze, to wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy również podsłuchać pozostałe połączenia, bo po prostu protokół parowania nie jest bezpieczny. Ale ten atak jest dosyć trudny do wykonania, bo trzeba by było podsłuchać tą pierwszą komunikację, kiedy oni konfigurowali ten samochód. Natomiast później to by trzeba było złamać AS, który no powiedzmy, że jest no, trochę trudny. Okej, to skupmy się na tym iBeaconie, bo samochód się rozgłasza jako iBeacon. To już wiemy, że beacony można podsłuchać. Tutaj jest statyczny jakiś taki identyfikator beacona. A aplikacja łączy się do niego, żeby to sprawdzić, jak to działa, to po prostu sobie ją zdekompilujemy. Akurat w tym wypadku jest stosunkowo prosty, bo nie użyli żadnego zaciemnienia kodu.
No i możemy dokładnie zobaczyć, jak ta aplikacja działa. Bo przeanalizować po prostu kod po zdekompilowaniu. I widzimy, że aplikacja nasłuchuje na... szuka takich beaconów o określonych identyfikatorach, a w czym jak takiego beacona znajdzie, to się do niego łączy po prostu. To jaki pomysł na atak? Tak, dokładnie, no. A, sorry, bo ja tu mam w ogóle takie motywatory małe, zapomniałem o nich, także dziękuję za pomoc. Jakby ktoś jeszcze mógł pomóc, to oczywiście dostanie. Oczywiście robimy swojego beacona, to już wiemy jak, bo to możemy zrobić po prostu w Linuxie na przykład. No i jedziemy na miejsce. Miało być co 10 minut, prawda, się zamykać, otwierać, czekamy, nic się nie dzieje, czekamy, nic się nie dzieje, nie działa, dzwonimy do nich. Wyładował mi się akumulator. Tego nie przewidzieli. Tego nie przewidzieli, że jak będą tak zamykać i otwierać te drzwi cały czas, to niestety, ale przestanie to działać w pewnym momencie. No więc to nam daje chwilę czasu, żeby się zastanowić, jak de facto osiągnąć ten cel. Że mamy, prawda, samochód, tutaj jest komórka, a my chcemy, żeby komórka się połączyła nie do samochodu, tylko do nas. No bo będą dwa beacony takie same, nie? Tu i tu. A my chcemy, żeby się połączyła do nas. Teraz jak to zrobić? Tu słyszę pomysły tak, odsunąć. Nie wiem, kto to powiedział? Dzięki. Dzięki. Jakiś jeszcze pomysł był? Zalać wodą, tak? Można owinąć folią aluminiową grubą. Tak. Zaraz wam pokażę. No pierwszy pomysł, stanąć bliżej, nie? No można podejść bliżej oczywiście do samej budki, nawet można sobie kupić taki przedłużacz, bardzo długi. Kupiłem specjalnie, nawet dwa takie mam. Jakby coś, to tanie sprzedam. No ale to nie działa, no. Nie działa, po prostu zresztą jedna próba, bo to co 10 minut tylko się dzieje, to jedna próba to jest 10 minut w plecy i czekamy 10 minut następne, nie? I dalej nie działa. A przy okazji cena parkingu to jest 4 zł za 30 minut. No więc drugi pomysł, to zróbmy sygnał mocniejszy, nie? Są takie dongle bluetoothowe, class 1. Ten jest taki najsilniejszy sygnał, po prostu kosztuje więcej, to prawda, ale ma największy, najsilniejszy sygnał. Specjalnie go kupiłem, żeby, prawda, ten silny sygnał tam wrzucić i żeby, prawda, się połączył do mnie, a nie do tego drugiego. No ale to też niestety nie działa, bo de facto istotne jest to siła tego drugiego sygnału. Znaczy to, że będę miał silny jeden nadajnik, to nic nie zmieni, bo no, tak to działa, nie? No więc można oczywiście ten sygnał odseparować, tak jak ktoś tu sugerował. Na przykład kupimy sobie nie wiem, bardzo dużo takiego złomu aluminiowego, kostkowanego i sobie ustawimy taką ścianę, nie? I co? Jak myślicie, zadziała? Co widzę? Jakaś niepewność. Zadziała, tak? Super. To teraz kolejny fakt techniczny. Specjalnie dla kolegi, powtórka z fizyki. Jest taka zasada Huygensa, która polega na tym, że jak fala dojdzie tutaj, to ona idzie tak później dookoła, jak kula. I de facto te fale obeszłyby prawdopodobnie tą naszą ścianę, bardzo drogą zresztą, bo złom aluminiowy kosztuje kilka złotych za kilo. I no, nie zadziałałoby. Zresztą ze folią aluminiową też próbowałem. Owijałem tego skurczybyka dwoma taśmami, dwoma rolkami folii i dalej było, prawda, sygnał widać. Zagłuszyć sygnał. Był fajny pomysł, zagłuszyć sygnał. Polecam tą prezentację, bo to nie tacy próbowali, jak próbowali zhakować deskorolki. No i jest to bardzo trudne, bo oni naprawdę zrobili ten protokół tak, że trudno ten sygnał zagłuszyć. Poza tym, jak zrobię jammer, to no, on się połączy do mnie, ale ja będę musiał jeszcze coś z tym samochodem zagadać i to też nie zadziała. A może tak na przykład dużo tych sygnałów zrobić, nie? Kupiłem więcej tych dongli, mam ich tutaj całą masę. Podłączam do laptopa i na każdym wystawiam iBeacona, więc tych beaconów będzie więcej, nie? A no więc idziemy na miejsce, żeby to sprawdzić, czy działa, a tam znowu się wyładował akumulator. No więc
No, zresztą to i tak był głupi pomysł, bo w systemie ciężko było ogarnąć tyle tych beaconów. No, to nam daje trochę czasu, żeby się zastanowić, co można zrobić lepiej jednak w tym temacie. No, problem jest taki, że trzeba, żeby aplikacja połączyła się do naszego beacona. To jest taki... Ono się łączy do pierwszego... Słucham? Tak, owszem. Ale muszę wiedzieć, jaki sygnał nadać. To znaczy, najpierw muszę usłyszeć tamtego beacona, żeby wiedzieć, jakie on ma identyfikatory, żeby go zaemulować, żeby się do mnie połączyło. Więc musi działać najpierw, żeby mógł wystawić taki sam sygnał. Jeżeli mogę, jednym z pomysłów byłoby zajęcie samochodu komunikacją z kompletnie innym urządzeniem. W ten sposób, żeby samochód nie mógł odpowiedzieć na sygnał z komórki i w tym momencie postawić drugi nadajnik, odbiornik, który by zajął się komunikacją z komórką. Jest to dobry pomysł, dlatego że urządzenia bluetoothowe zazwyczaj działają w ten sposób, że tylko jedno może się naraz połączyć do niego. Dobry pomysł, którego tutaj nie przedstawiłem, natomiast jest jeszcze prostszy pomysł. Wystarczy częściej wysyłać te pakiety rozgłoszeniowe, no bo aplikacja się połączy do tego, którego usłyszy pierwszego. I teraz samochód wysyła je stosunkowo rzadko, żeby oszczędzać baterię. Natomiast my jak popatrzymy do specyfikacji bluetoothowej, to jest tam taki parametr, który mówi, jak często można wysyłać te pakiety. Co prawda 20 milisekund jest najmniej, a więc oczywiście próbujemy to tak ustawić, nie? No i tutaj kolejny fakt techniczny, że ten chcitol z bluza to tak naprawdę jest interfejs do firmware'u, więc my wysyłamy komendy do firmware'u i ten firmware robi albo nie robi to, co chcemy. Akurat w tym wypadku nie za bardzo chcę robić, bo no, to wymagało trochę pracy i czasu, żeby go zmusić, żeby rozsyłał to tak jak specyfikacja mówi. Tam trzeba było lewą ręką do prawej kieszeni, różne sprytne komendy i tak dalej, ale w końcu zadziałało. A przy okazji stabilności nowych technologii, to mamy taką funkcję właśnie bezpieczeństwa w Bluetoothie, która ma zapewnić prywatność, że co sekundę zmienia się adres MAC. Tylko że to akurat wywala Androida. Przynajmniej wywalało. To tak z tytułem stabilności. To już mamy ten pakiet, który się rozgłasza bardzo szybko i jedziemy do samochodu. Działa super, aplikacja łączy się do naszego beacona. Ale przerywa połączenie i później znowu się łączy do samochodu, więc tak siedzimy, męczymy się, o co chodzi. I udało się zhakować samochód w końcu. Tylko że mój. Bo miałem podłączonego laptopa do samochodu. No i w pewnym momencie skończył się akumulator. To jest, przepraszam, że tyle tych faktów technicznych, ale ten jest akurat naprawdę bardzo ważny. Jak działa akumulator? Tak, no więc oprócz cennika parkingu zapoznajemy się jeszcze z dodatkowymi kosztami taksi, uruchomienie samochodu, prawda, ale wróćmy do aplikacji, to zacznijmy w ogóle, jak to w ogóle działa, bo to wszystko można zobaczyć w kodzie aplikacji, jak się zdekompiluje, to można przeanalizować, nie? A jak urządzenie jest w trybie konfiguracji, to aplikacja generuje 24 losowe hasła, wszystkie wysyła do urządzenia, a później używa tylko pierwszego. Pozostałe 23 prawdopodobnie służą do wypożyczania, żeby można było użyczyć samochód komuś na jakiś czas i tak dalej. Nie wiem, tej funkcjonalności jeszcze tam w aplikacji nie było. Natomiast uwierzytelnienie do samochodu wygląda w ten sposób, że jest sobie to hasło na komórce. Aplikacja pobiera challenge samochodu, po czym szyfruje go ten challenge za pomocą hasła ASM. Po czym drugim AS-em szyfruje komendę, która w skrócie tutaj napisałem login, to jest statyczny ciąg tam heksadecymalny. Za pomocą AS-a z challenge'a i hasła, to mam już dwa AS-y, to nie ma żartów. Po czym dopisuje identyfikator tego hasła i wysyła go do samochodu i jesteśmy zalogowani. Już mamy, prawda, mamy możliwość komunikacji z tym samochodem za pomocą API. Dobra, jakieś pomysły? Co tutaj możemy zepsuć?
Zmienić ID hasła, dokładnie. Bo może tutaj jest coś więcej. No więc oczywiście tutaj możemy wpisać 25 na przykład. I być może tam są same 0 albo same FFF. Okej, okay, to teraz informacja, że z urządzeniami takiego typu trzeba rozmawiać za pomocą takich tak zwanych charakterystyk. Te charakterystyki sobie tam, to są takie zmienne jakby w urządzeniu, które można odczytywać albo zapisywać. To w największym skrócie. Do tego służy de facto klient GATT Tool, na przykład w Linuxie jest parę innych klientów. To jest protokół GATT, z którym się rozmawia z takimi urządzeniami. Odczytuje się, zapisuje charakterystyki. No więc teraz już idziemy rowerem. Muszę przyznać, że to jest bardzo niewygodne siedzieć tak na chodniku w zimnie. No i ten atak na tablicy hasła nam nie działa. A dlaczego? No nie wiadomo, może funkcja uwierzytelnienia nie jest jeszcze wdrożona na przykład, albo po prostu zrobili to dobrze, no nie wiem, nie dowiemy się niestety. Była tutaj w dyskusji mowa o trudnościach. Mówiło o tym kilku towarzyszy. My, towarzysze, te trudności znamy. No niestety, no dobra, wróćmy do tego, jak ten atak zrobić w praktyce. Tak to wygląda, że pobieramy challenge, challenge jest wysyłany z powrotem, logujemy się tym AS-em podwójnym, jesteśmy zalogowani, otwieramy zamek, nie? A to jak to atakujemy? No już to nam się udało zrobić, w sensie mamy połączenie tutaj, a więc... Może zrobimy tak, że staniemy sobie tutaj, będziemy się łączyć do samochodu, cały czas ten challenge pobierać, po czym telefon się połączy do nas, to my przekażemy ten challenge do niego, telefon nam zaszyfruje ten challenge, my to prześlemy do samochodu, więc jesteśmy zalogowani i już możemy wysłać komendę jakąś tam, no nie? Czyli taki klasyczny MITM. Albo możemy też wysłać jakieś inne komendy, więc patrzymy jakie komendy są tam dostępne, możemy wyłączyć blokadę, to wszystko jest w kodzie aplikacji. Możemy, nie wiem, ustawić tam kod, który odblokowuje za pomocą migaczy, ale są inne ciekawe komendy, na przykład inicjalizacja konfiguracji. Czyli można odpisać wszystkie hasła, albo jest komenda, która służy do pobrania aktualnej konfiguracji, czyli całą konfigurację można ściągnąć z tego samochodu i pobrać wszystkie hasła. Wyglądałoby to tak, że sobie nadpisuję tą konfigurację albo ją pobieram całą. No i wtedy de facto wszystkie hasła mam na swoim telefonie i mam całą pełną kontrolę nad tym samochodem. No więc, żeby to zrobić w praktyce, to trzeba by było napisać taki tutaj serwer, a tutaj klienta. Do tego serwera by się łączył telefon, a klient by się łączył do samochodu. Nie ma takiego gotowego softu, a więc wziąłem sobie, prawda, patrzyłem, co jest gotowe. To jest Blues, który jest taki kodem najbardziej takim... dojrzałem, tak się wydawał, jeśli chodzi o Bluetootha. No i prawda, ja jak sobie koduję, to lubię sobie posłuchać muzyki, więc tak dobry wieczór, super płyta. A początek, wydaje się, że wszystko będzie fajnie, bo blues jest D-bass, więc będziemy mogli to sobie wysterować, jakaś fajna islandzka muzyczka, ale niestety jesteśmy w lesie, bo to nie działa, jeszcze nie zaimplementowane. Ale jest gotowy kod w blues do tego, żeby zrobić to samemu w C. Super, tylko nie działa. Niestety ten kod jest tak skomplikowany i wielowątkowy, że wymaga wyższego poziomu abstrakcji. Dopiero Gypsy Punk mi pomógł. I w końcu się udało. Działa, prawda, zrobiłem takiego mitma. Mój telefon łączy się do emulatora. No i przy okazji telefon loguje się do samochodu, pomimo że nie jest ten auto unlock, więc nawet jak jest auto unlock, to będę mógł zrobić tego mitma. Jak nie ma auto unlocka, sorry. No i w praktyce sobie oczywiście jadę, pobieram challenge z samochodu, telefon się do mnie łączy, super. Przekazuję ten challenge do telefonu, wysyłam do samochodu i nie działa. No kurde. No gdzieś musiałem zrobić jakiś błąd, oczywiście. No nie wiem, dlaczego nie działa. Wracam do domu, prawda, dzwonię do żony, słuchaj, nie wrócę dzisiaj, bo kolejka do zmiany opon była taka duża, że muszę zostać w Krakowie na noc. I w ogóle, więc próbuję to oczywiście zmienić, kod, prawda, oskryptować ręcznie kod GATT za pomocą expecta, żeby to zadziałało. Nie, zaplątałem się, nie działa. No, spotykam się z nimi na miejscu, a oni mówią, że kurczę, no, powinno to działać.
Nie wiem, dlaczego ten atak nie działa. No więc ja więcej czasu niestety na to nie mogłem poświęcić, bo okazało się, że moja żona nie miała na myśli takiego samochodu i były jeszcze pilniejsze prace, ważniejsze do roboty. Więc oczywiście próbowałem ten problem dalej wyjaśnić i znalazłem w końcu przekonujące wyjaśnienie w internecie, które, tak nie wiem, mam nadzieję, że was też przekonuje, bo mnie przekonało bardzo. Polecam Hardware Excuse Generator. Tak wpisuje się USB Bluetooth i wychodzi takie coś na wyjściu, nie? Dlaczego nie zadziałało? Oczywiście można było tam znaleźć parę innych jeszcze problemów, których niestety w tych warunkach... Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! To ciężko to było sprawdzić tak naprawdę, więc ja zaproponowałem, że słuchajcie, no skoro i tak nie chcę tego samochodu, to może spotkajmy się jak ludzie w labie, sprawdzimy co nie działa, ja wam pomogę za darmo po prostu to naprawić. No i z inżynierami rozmawiało się super, natomiast z szefem się obiliśmy o NDA, którego miałbym podpisać, żeby nic o tym nie mówić później, co nie było moim celem. W międzyczasie niestety projekt upadł. No i przestali odbierać telefony, więc nie dowiemy się, dlaczego to mi nie zadziałało. No, oczywiście ja będę kontynuował tę pracę nad tym atakiem, nad innymi urządzeniami, więc może... No, tutaj głównym problemem było to, że nie było tego uwierzytelnienia drugiej strony transmisji. No, oczywiście parę rzeczy można było też poprawić. Natomiast, no, moim zdaniem Bluetooth... zwłaszcza jeśli chodzi o tą warstwę aplikacji, no to pozostawia jeszcze dużo problemów w urządzeniach. I to z mojego punktu widzenia wygląda trochę tak jak 20 lat temu WWW, że jest już, prawda, SSL, czyli mamy to szyfrowanie w warstwie transmisji, ale nikt jeszcze nie myślał o atakach na warstwę aplikacji, czyli to, że można tam jakieś błędy logiczne albo zaatakować ten serwer GAT na przykład, czy tam wyciągnąć coś z niego. No, ja jestem zwolennikiem whiteboxa. Niestety jest coraz więcej takich konkursów typu, prawda, bug bounty, które według mnie bug bounty jest całkiem dobre, jeśli chodzi o, nie wiem, szukanie cross-site'ów na stronach, ale jeśli chodzi o sprzęt, to jednak ja nie jestem takim zwolennikiem tego typu rozwiązania. A firmy samochodowe raczej starają się research jakoś utrudnić, co według mnie, no owszem. Słusznie powiada projekt konstytucji, że czujność wobec wrogów narodu oraz pilne strzeżenie tajemnicy państwowej jest obowiązkiem każdego obywatela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Okej, okay. No, jeśli chodzi o tajemnicę, to owszem, trzeba ją strzec, tylko że nie można opierać bezpieczeństwa na tej tajemnicy, bo ona prędzej czy później gdzieś tam wyjdzie. No, jesteśmy w trochę innych czasach. No i ja polecam Whiteboxa do współpracy, bo naprawdę wtedy możemy znacznie więcej osiągnąć w tym samym czasie, w krótszym czasie i znaleźć błędy bez tych ograniczeń sprzętu, że coś nie zadziałało i bez na podstawie samej idei ataku. Okej. Ja będę jeszcze pisał na ten temat, bardziej szczegółowo technicznie. Będę też rozwijał narzędzia do tego Mitma, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zostawcie mi jakiś kontakt. Oczywiście zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Nie wiem, czy mamy czas na pytania, ale mamy jeszcze czas na jedno, dwa pytania. Ja jestem tutaj cały czas później dostępny też, także... Czy jest jakieś jedno może pytanie trudne? Ile trwała ta zabawa z tym samochodem? No, parę dni pracy zajęło, tak, parę nocy konowania i chyba z 5 wycieczek tam jest powrotem na ten parking. Czy żona wpuściła z powrotem do domu? Tak. Okej. Okay. Ale... Dobra, zostawmy ten temat.
A nie myślałeś o zabawie może ze smartwatchami, bo zaraz są znacznie bardziej popularne niż jakieś samochody, coś tam. Znaczy, to już jest teraz, tak? Stąd. Tak, natomiast to było takie wyzwanie, takie po prostu w twarzy, że tak powiem, no też w Krakowie, nie? Jesteś z Krakowa. To był taki punkt honoru. Ja jestem dostępny cały czas, także zapraszam do kontaktu. Tutaj nagroda. Dziękujemy. Dzięki.